Jest, kochani, piękny karpik, już wam go tutaj pokazuję. Jak wygląda, tutaj kolega mi pomoże. Wspaniały. No szalej, tutaj przyjacielu, bo sobie zarobić krzywdy. Się to zapiął za płetwę rybową. Siemaneczko widzowie, witam was bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym wyjeździe. Cieszę się, że po raz kolejny możemy wszyscy razem spotkać się nad wodą. Słuchajcie, szybciutko, bo dzisiaj naprawdę nie ma za dużo czasu. Mamy w tej chwili godzinę 12 na zegarach, a łowisko, na którym się obecnie znajduje, jest otwarte do 16:30. Niestety nie ma tutaj możliwości, żeby wędkować dłużej o 16:30. Trzeba po prostu się pozbierać i się stąd zabrać. To, na co będę dzisiaj łapał, jest to dokładnie ten sam towar, który pokazywałem wam na moim ostatnim filmie. Dlatego, że dzisiaj jest dzień kolejny po moim ostatnim wędkowaniu, a wy ten materiał oglądacie tydzień później. Także w rozrobionym pojemniku to, co mi zostało, ten jasny pelet Kopensa z czerwonym halibutem, 2 mm. Tylko troszeczkę go sobie domoczyłem, bo on mi przez noc obsechł troszkę. Także on w tej chwili jak najbardziej nadaje się do wędkowania. Tutaj mam tą zanętę, również od Sonobites. To jest Banofi, która mi została, tylko że w dniu dzisiejszym mam ją wymieszaną razem z peletem F1. Od Sonobites, dwie zalewajki, pineapple, kotko, nut, choco orange, jeśli będzie potrzebne. Przynęty te, które wam pokazuję praktycznie już na każdym filmie, bo ja głównie bazuję na przynętach Sonobites i Solbites. W dniu dzisiejszym trzy kolory, tak jak mówię, to co mi zostało. W ogóle nic nie przepakowywałem ze samochodu. No i tak będziemy dzisiaj próbować. Dwa zestawy w dniu dzisiejszym, obydwie metody są to metody 20 gram, prawa wędka Preston, lewe wędzisko Matrix. No i tak będziemy próbować. Malutkie haczyki, 14, 16 przypony, 16, 14 również bardzo cienko. Zresztą na każdym moim filmie ja to powtarzam, że bardzo cienko łowię. Także zabieramy się za nabijanie podajników, oddajemy pierwszy rzut do wody. No i co, zobaczymy, czy uda się dzisiaj coś połapać. Was, kochani, serdecznie zapraszam na film, życzę miłego oglądania. Jedziemy z tym tematem. Słuchajcie, ja tutaj mam przygotowane zestawy. Tak wam wspomniałem wcześniej. Na początek rzucimy te prawe wędzisko, żeby ono mi tutaj nie przeszkadzało. Patrzcie, jak to jest wszystko tu pozalewane. Wam za chwilę to pokażę z bliska. Tutaj mam haczyk 14 z gumką. Także na początek założymy sobie Banofi. Jest nasze Banofi. Na ostatnim wyjeździe fajnie nam się to sprawdzało. Także zobaczymy, czy na tym łowisku się sprawdzi. Żółta kuleczka na początek, ta gumka po ostatnim mówieniu już jest troszkę rozciągnięta, także nie ma takiej potrzeby, żeby używać tego rozciągacza do gumek. Żółta kuleczka na początek. Tutaj mam to zrobione wszystko przelotowo. Łącznika, jakiego używam, jest to łącznik tutaj taki ten z gruszką, nie z kołkiem, który nam wchodzi do podajnika. No i na początek podamy tutaj ten pelet 2 mm. Ja sobie wezmę to tutaj na kolana, będzie mi łatwiej. Tak będziemy dzisiaj, kochani, próbowali. A do drugiego podajniczka podamy zanętę Banofi z tym domieszanym peletem. No i zobaczymy, czy będzie jakiś efekt. A jako przynętę użyjemy kulek tych wafterców od Solbites. Tu sobie trzy kolorki wyjąłem. Także oddamy w tej chwili pierwszy rzut do wody. O, gdzieś tak. Zobaczymy, czy się coś będzie działo. Zaczekamy chwilkę, żeby ten podajnik sobie spokojnie opadł, nim ta żyłka się ułoży, a nim to nam wszystko tam zapracuje i opadnie na dno. Zajmę się tutaj już tym drugim wędziskiem. Zbiornik ten jest bardzo łowny, mam wyciągnięte dwie wędki, natomiast jeśli brania będą i jeśli ta ryba będzie fajnie nam współpracowała, to ja po prostu zwinę ten jeden kij i będę łapał tylko na jeden, bo nie będę się tutaj męczył. Wiecie, jakie jest czasem łapanie na dwa federy. Trzeba przekładać wędki. Jedną rybę się zwija, tutaj na drugiej branie, no niepotrzebne to jest. Zobaczymy, jak to wszystko będzie nam działało. Drugi zestaw, kochani, montujemy. Tak to wygląda. Malutki waftersik 6 mm od Solbites, haczyk rozmiar 16 tutaj jest, malucieńki haczyk. No i do tego sobie załadujemy naszą zanętę, która nas przez ostatni czas nie zawodzi, przynajmniej na ostatnim wędkowaniu mnie nie zawiodła. Bardzo fajnie się ta zanęta sprawdzała. Także tutaj podajniczek Matrixa. Zmieniłem ten podajnik, kochani, na mniejszy, bo ostatnio łowiłem na 30.
Tutaj będę starał się troszeczkę bliżej łapać, dlatego że jest dzisiaj piękna pogoda, tak jak widzicie. Zbiornik jest oblegany, zresztą nie tylko ten, tylko wszystkie te zbiorniki wkoło są bardzo tutaj oblężone. Także podwójne takie doładowanie zrobimy, troszkę więcej tego aromatu, na razie bez żadnej zalewajki. Tak to wygląda, ten dumbbells jest, wafters, przepraszam, jest utopiony w środku. Tutaj mam zaklipowane po ostatnim wędkowaniu. No i dobra, tak to zostawimy. Delikatna korekta tutaj tych żyłeczek. I zobaczymy, czy się coś zadzieje. Jeśli się nie będzie nic działo, będziemy próbować żonglować tymi kolorami. Może zmienimy kolor, może zmienimy wielkość przynęty. Spróbujemy w późniejszym czasie troszeczkę dodać tych zalewajek, tych hejzów. No zobaczymy. Na razie, tak jak widzieliście, pierwsze rzuty oddane. Czekamy na rybę. Moi drodzy, tutaj wyjąłem sobie jeszcze palecik 6 mm. Będę sobie starał się, bo widzę tutaj cały czas coś wąbluje. Nie wiem, czy to ryba, czy to może zroślin. Czasami takie bąbelkowania są, widzę tu pod brzegiem. Natomiast zobaczę, tutaj mam procę Pressona Medium. To jest ta proca z tymi cienkimi gumami. Ja sobie tutaj spróbuję oddać kilka strzałów. Gdzieś tutaj bliżej zbudować takie jedno łowisko i za jakiś czas podam tam metodę. Po prostu położę na ten pelet, zobaczymy, czy się coś zadzieje. Strzelę dwa razy na początek, co jakiś czas tam oddam po prostu strzał tego peletu, no i zobaczymy, czy się uda coś złapać na bliskiej linii. Tyle wystarczy. Wędki jeszcze nie ruszone, minęło jakieś 6 minut od momentu, jak rzuciłem pierwsze zestawy, także zostawię to do 10 minut, jeśli nie będzie się nic działo, przerzucę, no i będziemy coś kombinować. Słuchajcie, moi kochani, nic kompletnie się nie dzieje. Tutaj kolega, który siedzi po mojej lewej stronie, obserwuje tutaj te krzaki, które zaraz są przy nim. Ta ryba cała siedzi w tych krzakach. Ten karp cały jest tutaj, no zaledwie 2 metry od brzegu. Tak samo z mojej prawej strony. Tutaj są takie grążela, drzewa pozwalane do wody. Tam się, kochani, aż gotuje. Nie mam wam w tej chwili jak tego pokazać, ale tam po prostu cała ta ryba stoi w tych krzakach. Dlatego zmieniam troszeczkę taktykę. Malutki podajniczek. 20 gram, ja go mam tu zrobiony przelotowo, łącznik z gruszką, nie zależy mi na tym, żeby ten zestaw był samozasinający się i nie odstosuję teraz akurat w dniu dzisiejszym tych łączników tutaj z tym kołkiem, które wchodzą do środka. Przypon bardzo cieniutki, przypon 14, kochani, Dragona z fluorokarbonu, haczyk rozmiar 16 i tutaj z tych przynęt od Przemka, zobaczcie, jakie to jest malusieńkie. Nie wiem, czy to tutaj widać. Zrobiłem takie dwukolorowe jajeczko, czerwono-białe. I tak będziemy, kochani, próbowali. Podamy tutaj... sobie to może wezmę tu na kolana. Podamy tutaj ten pelet, który zalałem tą zalewajką Przemka. Troszeczkę tego rybnego aromatu, żeby wprowadzić w łowisko. Natomiast powiem wam, że... no nie wiem, czy przyniesie to jakiś efekt. Bo nie dzieje się na łowisku kompletnie nic. Takie czerwone jajko rzucimy do wody. Będziemy próbowali tutaj blisko. Ale tak jak wam mówię, no cała ta ryba gdzieś stoi. Cała ta ryba stoi po krzakach. No i ciężko dzisiaj jest cokolwiek złapać. Pół do trzeciej, mamy jeszcze 2 godzinki wędkowania, jakieś niecałe. Trzeba się jeszcze zebrać, także no dzisiejsze wędkowanie jest ciężko. Ostatnio fajnie połapałem wczoraj, bo dzisiaj mamy sobotę, jak jestem na rybach, a wy, powtórzę wam raz jeszcze, ten materiał dzisiejszy oglądacie tydzień później. Więc ja byłem na rybach Wielki Piątek i kolejny dzień sobotę, jak nagrywam dla was ten obecny materiał w tej chwili. Także tam udało się na tym ostatnim filmie fajnie powędkować. Materiał wyszedł długi, bo ja też dużo mówię, lubię sobie podyskutować.
A druga jest taka rzecz, że jak Wam coś pokazuję, no to lubię troszeczkę opowiedzieć o tym, co robię, dlaczego tak, a nie inaczej, a nie żeby tylko po prostu dla Was nagrywać efekt samego brania, czy tam zacięcia ryby i wyciągnięcia tego. Może jak pojadę na jakieś większe ryby się nastawiać w maju, czy tam w czerwcu, no to nie będę łowił na federy, to może nie będzie tyle dyskusji. Natomiast wiem, że są osoby, którym się to podoba, piszą, dzwonią do mnie, pytają o różne rzeczy, także bardzo Wam za to dziękuję. Tak jak widzieliście, oddaliśmy rzut do wody, no i czekamy na kolejne branie. Bardzo słabiutko dzisiaj. Zbiornik obstawiony dookoła cały. Ja już dzisiaj próbowałem i daleką linię, i 25-30 metr, i tutaj blisko, i pelet Wagler, nie można nic złapać. Może te dzisiejsze pelety, które mam, im nie podchodzą, może te remoty, może pogoda, nie wiem, w każdym razie mamy jeszcze troszeczkę czasu, nie poddajemy się, będziemy coś próbować. No i słuchajcie, kochani, w końcu się coś zadziało. W końcu się coś dzisiaj zadziało i tak jak Wam przed chwileczką powiedziałem, że cała ta ryba stoi pod tymi krzakami. Ja niewiele myśląc i podejmując to ryzyko, że wpadnie mi ten podajnik w krzaki, bo naprawdę tam są takie zwalone grążole, po prostu rzuciłem pod same te krzaki. W podajniku ten pelecik 2 mm z tym chlebkiem fluo, a jako przynęta połóweczka, dosłownie połóweczka przynęty Przemka tego sekretu 6 mm, także malutka przynęta, taka 3 mm. No i holujemy jakąś rybę. Ryba musi być fajna, powiem Wam, bo drze niesamowicie. I tak jak widzicie, ja ją tam ciągnę całkiem z prawej strony z boku. Całkiem z prawej strony z boku. Przypon 14, haczyk 16. Także powiem Wam, co jest to robić. Tu jest ładny karp. Jest ładny karp. Muszę sobie tutaj wstać do niego. Muszę sobie tu kochani do niego wstać, żeby sobie z nim poradzić. No tak cienkim kuponie. Ale już go tutaj, kochani, mam. Jest piękny. Jest piękny. Kawał ryby. Piękna ryba, kochani. Piękny karp. Nagroda za to dzisiejsze czekanie. Paniały. O, już, chodź tutaj, nie denerwuj się, maluchu. Nie denerwuj się. Taka ryba, kochani. Piękny karp. Puszczamy go do wody. Chciałem Wam go pokazać w całości z ogonem, jak on wygląda. Ale coś nie chce się dać pokazać. O, jest. Puszczam go do wody, robimy rzut po kolejną rybę. Rybka, kochani, wypuszczona. Musiałem ją chwileczkę przytrzymać, żeby doszła do siebie, bo po tych tutaj skokach, wibracjach swoich trochę ją osłabiło, ale odeszła cała i zdrowa, także super, piękny karp, opłacało się czekać. Słuchajcie, moi drodzy, szybko wymiana przyponu, bo rybka nam zerwała przypon, na szczęście już na brzegu. No, ze względu na to, że te ryby dzisiaj bardzo słabo pobierają, no to ja też stosuję takie delikatne przypony, żeby jak najcięższy ten zestaw po prostu podać. No ale ryba piękna, bardzo się cieszę. Pobrała nam na połóweczkę tego sekreta 6 mm, więc spróbujemy to podać raz jeszcze tak samo. Na malutką przynętę, a może spróbujemy całą podać. Jednak to był dobry pomysł po obserwacji wody, żeby tam po prostu rzucić pod te drzewa. No i jak widzicie, zaowocowało tą piękną rybką. Trochę mi to narobiła bałaganu, Wam powiem. No ale nie szkodzi. Nabijamy nasz podajnik, robimy rzut po rybę. Nie wiem, czy to po prostu samo to, że rzuciłem pod te krzaki tam, czy może po prostu też ten pelecik z tym chlebkiem fluo troszeczkę zdezorientował tą rybę, bo to są takie drobinki czerwone. Ja też podaję czerwony wafters. Spróbujemy jeszcze raz w tamtym miejscu. Pięknie to wygląda. Proszę zobaczyć, ja Wam to tutaj pokażę z bliska. Patrzcie, jak to fajnie się mieni ten chlebek fluo na tym czerwony waftercik na środku. Robimy, kochani, rzut po rybę. Kolejny rzut tam pod te krzaki. Tam będziemy próbowali.
Rzut oddany, tak jak widzieliście. Ja tutaj troszeczkę muszę to pilnować, żeby mi to tam w te krzaki nie wpadło. Natomiast mam nadzieję, że jeszcze uda się dzisiaj coś złapać. Cieszę się bardzo, super. Drugie piękne branie, jest kolejna ryba. Dobrze to wyczułem, cała ta ryba siedzi pod tymi krzakami. I w przeciągu 3 minut mamy dwie ryby, super. Ciągniemy tutaj pomalutku, ja sobie tu odłożę ten drugi kij, bo on już jest zwinięty. Odłożę sobie to drugie wędzisko, żeby mi tu nie przeszkadzało. No i holujemy rybę. Piękną rybę, kochani, mamy. Chyba go zważymy, bo jest naprawdę fajna sztuka. Chyba go zważymy. Mam tutaj wagę, także ten pójdzie na pewno na wagę. Ten pójdzie na wagę, bo jest naprawdę ładny. Mam go, kochani. Piękna ryba. Przejdę sobie tu wędzisko na drugą stronę. Teraz tego nie... No, wyciąć, zabieramy to całe. Zabieramy to, kochani, całe. I maszerujemy na matę. Wypiął. Jest piękny, kochani. Jest, kochani, piękny karpik. Już wam go tutaj pokazuję. Jak wygląda, tutaj kolega mi pomoże. Wspaniały. No szalej tutaj, przyjacielu, bo sobie narobisz krzywdy. On się tu zapiął za płetwę grzbietową. Ja go tutaj wyrzucę na matę. Jest piękny. Myślałem, że będzie większy. Ale jest super. Jest rybka, kochani. Rybę puszczamy do wody i robimy rzut po kolejnym. Taka rybeczka. Super. Rybka do wody. Come to water, nie? Poszło. Jest dobrze. Super. Thank you very much, my friend. Pani, po 15 minutach od ostatniej ryby kolejne piękne branie. Tym razem karpi chyba troszeczkę mniejszy. Wszystko tam spod tych drzew. Później, jak mi wystarczy baterii, bo już mi tutaj kamera pisze, że mam 15% baterii, więc nie wiem, czy jeszcze uda mi się coś nagrać. Mam nadzieję, że jeszcze na tą rybkę wystarczy. Natomiast jak mi starczy baterii, to wam nagram na koniec filmu, gdzie te rybki zostały odłowione. Także na razie mieliśmy branie piękne. Jako przynęta sekret 6 mm czerwony, cały czas tego sekreta zakładam. Na razie jak jest reakcja ryby na to, to nie zmieniam tej przynęty. Ten troszeczkę mniejszy, także może uda mi się go odczepić tutaj z kolana.
ale poszedł teraz, patrzcie jak on idzie. Uwielbiam to, takie odjazdy po prostu, kołowrotek, buczy, wędka gra, wspaniała muzyka, wam powiem. Coś wspaniałego. O, ten malutki. Ten malutki, no nie taki mały, ale dużo mniejszy niż te pozostałe, które zostały złapane. Także holujemy rybkę, kochani. Sama skoczyła podbierak, także nie ma problemu. Idziemy tutaj. Tutaj. O, proszę zobaczyć, co się tu stało. Podbieraku hak cały, wszystko całe, podajnik mam na ręce. Zerwał się zestaw. 0,18 żyłeczka. No ale co na to poradzę? Raz stosuję grube żyłki, nie biorą, raz stosuję cienkie, to biorą duże ryby, nie ma na to rady. Pokazuję wam go tutaj. Taka ryba, kochani. Chodźcie, jaki piękny karp. Super. Dawaj buziaka i wracaj do domu, cały i zdrowy. Super, robimy rzut po kolejną rybę, tylko najpierw zawiążemy zestaw. Rybka do wody. Ale dzikus, ale dzikus. Oszedł jak rakieta. Jest dobrze. Wiążemy zestaw i rzut po rybę. Tak, moi drodzy, zestaw zmontowany od nowa, tak jak widzicie. Haczyk ten sam, tutaj haczyk 14 jest z bagnetem, dalej ta przynęta 6 mm od Przemka. No i już chyba to dzisiaj stało się tradycją, że w momencie jak ta ryba zaczęła reagować, że nabijam ten pelet, podaję, który mam z tym klepkiem pluło, fajnie się to sprawdziło. Powiem wam, że samemu mi się to podoba, bardzo fajnie to wygląda, takie kolorowe. Nabijamy podajniczek, a jeszcze tu nie założyłem tego cypla, tej koszulki, która jest u góry, ale nie szkodzi. Patrzcie na to, jak to fajnie wygląda. Takie jajeczko, super. Ale ja niedługo już będę kończył dzisiejsze wędkowanie. Więc zrobimy taką lekką dobitkę. O, żeby więcej tego peletu podać. Robimy rzut po rybę i póki mam jeszcze kamerę, póki mam jeszcze baterię, to za chwilę wam pokażę to miejsce, z którego obławiam te piękne ryby dzisiaj. Rzut po rybę. Troszeczkę dalej mi się rzuciło niż zwykle, ale zostawimy to tak. Zapraszam was, pokażę wam miejscóweczkę, gdzie pobierają dzisiaj te piękne karpie.